Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Lukas, a to jest najbardziej komentowana, oglądana i lajkowana seria na moim kanale, czyli Construction Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Kuki. Dzień dobry. Oraz Adek. Siemaneczko. Linki do chłopaków jak zwykle macie oczywiście w komentarzu. I w dzisiejszym odcinku mamy bardzo dochodowe zlecenie. Będziemy budować basen. I powiem wam tak, będzie bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo kopania. Dlatego ja biorę swoją koparkę. Dlatego każdy będzie miał dzisiaj swoją koparkę dokładnie i będziemy sobie kopać. Idę pogadać z szefem. Dobra, ja się kopnę tylko do naszego tutaj sprzedawcy pojazdów. Bo on tu ma chyba jeszcze trzecią koparkę, z tego co dobrze pamiętam. Dzwonił do mnie kierownik z Wydziału Budownictwa. Dostaliśmy tę robotę. Musimy zbudować nowy basen, który zlokalizowany będzie tuż obok stadionu. Fantastycznie. Przypuszczam, że burmistrz polecił naszą firmę z uwagi na swoje osobiste doświadczenia. Jednak wydaje mi się, że nie był to jedyny powód. Przecież mamy też ogromne doświadczenie. To prawda, sprawdziliśmy się już w najróżniejszych zleceniach. Dobra, bieram się do pracy. Będę znać, kiedy będę gotowy. Proszę bardzo. No tak, my ten stadion budowaliśmy, tylko że wtedy inaczej parking tam wyglądał, mam wrażenie. Bo mam wrażenie, że budowaliśmy ten stadion, który jest po drugiej stronie ulicy. No to jest jakby obok stadionu. No tak, no po drugiej stronie ulicy jakby. Małej uliczki, tak. A gdzie ty jesteś? Jadę. A nie mogę wziąć drugiej koparki? No, jak jadę ciężarówką, wiozę jedną na naczepie. Dobra. Najwyżej tak się przeteleportujcie. No. Ty, ale tu trzeba dostarczyć chyba ziemię. A Łukasz, to jest ta piosenka, o której mi mówiłeś na tym odcinku Foresta? Tak. Słyszałem. Ale bez sens. Aha, dobra. Czekaj, jak to się obsługiwało, bo nie pamiętam. Aha, dobra. Pewnie nie pamiętasz, to znaczy, że za mało konstrukcyjna. Ale bo za mało kopałem. Ja ostatnio w ogóle kopałem. Nie kopałeś tu. Ja ostatnio kopałem u ciebie. Oj. Czekaj, ja się podjadę troszeczkę, bo będę się blokować. What? A, to tamto drugie. No, tamto zadanie, dobre. Próbowałeś, chyba przejechałem. Gdzie ty to wysypujesz? W boku. No ja, bo myślę, że ja nie mogę w tym miejscu wysypać. No co ty? Ile odcinka planujesz mniej więcej, Łukasz? No jak wyjdzie, nie? Ewentualnie okay. Jak będzie długi, to możemy go na dwa podzielić. No jak widzisz, ja niedzielę. 3 godziny wrzuciłem. 90 wyświetleń wpadło, nie wiem jak. Dwie osoby obejrzały na pewno cały. I to nie byłem ja. Jaki bezsens, czemu nie mogę tego wysypać? Ja mogę, tu z boku wysypuję. Ej, wkurza mnie ten dźwięk w tunelu. No tam jest takie echo straszne. Już tak to grę masz powiedzmy w miarę cicho, co ja nagle bierzesz do tunelu i jak. Płanięcie. To taka cisza. Kopiemy na kopanie. Kopiemy, no. Kuźwa, nie wierzę. Wychodzę. Andziu, jak ci idzie? To? Jak ci idzie, Andziu? Będę kulturalny, więc powiem źle.
nawigacja się zbugowała i poprowadziła mnie nie tam, gdzie trzeba. Na plac budowy numer 1. Tak. Dokładnie. Ale najpierw mnie kierowała na drugi, co nie? Nagle się przeliczyła, nagle się przestawiła, pokalkulowała, nie wiem jak to powiedzieć. No i jechałem za nią, no myślałem, że wiesz, po prostu ja skręciłem czy coś. No to mnie zaprowadziła na jedynkę. No dobra, wsią. Zostawienia myślę. Rozgrywka. Dobra, oczyść teren z budowy. A czy jest ten? Może oczyść teren nie z budowy, tylko z koparek. O, wywaliłem się. Ja już. Super. Dobra. Nie jest źle, co mamy dalej robić? Dalej mamy kopać, czy co? Musimy piach dostarczyć do żwirów. Powiem wam panowie, ja mam tutaj dobrą przygodę, co nie? Jak chcecie zobaczyć tańczącą ciężarówkę, to zapraszam. Łukasz, myślę, że warte pokazanie na odcinku. A już do ciebie idę. To Kuki, weź jak możesz tylko ten kup i sprzedaj, wiesz o co chodzi. Mhm. Czekaj, Andziu, a czym tak ty jedziesz? Ciężarówka z ciągnik siodłowy ten zwykły. O, właśnie ten. A ja wiem, czemu tak się stało. Wiesz czemu? No. Bo tam Pokémony były. A, no, to wszystko jasne. Kupię Pokémony. A nie da się ten z tego coś zrobić z tym? Zrobić w ten sposób. Jeszcze coś trzeba kopać? Na razie nie. Tak, trzeba będzie jeszcze kopać ze stworzy. Ja już wysypuję. Dostarcz. Znowu kop. Ojejku, dobra. Na razie tak zostawimy to, ale nie wiem, czemu tak jest. Pojadę do domu. A, nie zresetuję. Nie no, trzeba ją zrestować. Przyczepę najpierw po prostu i tyle. Gdzie tu jest koparka 2? O Łukasz, jak mnie podszedł. To weź tamtą. Tamta jest moja. A gdzie jest Atka koparka? No, siedzę w niej, ale podjechałem i chciałem sobie, wiesz... Nie chciałem się tak długo jechać, no więc chodziło, że musiałem tam być. Się. No ale stój panie, ja chcę tu przejechać. Kuki widzę na hardcore leci. To czy to tylko koparka? Jak to pięknie wygląda, jak trzy koparki kopią, ja cię kręcę. Ale nam się firma rozrosła. Strasznie. A wypłaty jak nie było, tak nie ma, nie Adziu? No, niestety. U mnie tylko 600 tysięcy na koncie. Dobrze ci idzie. Czy chcesz kontynuować kopanie? Nie. Jak ty tam wyjechałeś? Normalnie masakra.
Bardzo dobrze wyjechałem. O, to już koniec kopania. Ale będzie jeszcze na razie. Czy co? Muszę się tepnąć do ciężarówki z żurawiem, tak? Sporo chcesz, to się nie będziemy bronić przecież. I skład. 4 razy zbrojenie. Później kop, później worki z cementem. To kuki dawajmy, lecimy już, załadujemy na drugą tą ciężarówkę worki z cementem, nie mówiąc, granuluje. Gruntują. To do ciężarówki z żurawiem numer 1, chodźmy. Łożesz mordę. Czekajcie, co mam kupić? Na pewno zbrojenie, tak? Ile? 4 razy. A my za chwilę ci wyskoczymy, ty. Z zamówieniem. Co ty na to? Super. Cieszę się bardzo. Tak, bo tu coś w ogóle leży. Proszę, ale to sprzedasz. Dobra, damy radę. Ty masz 4 razy zbrojenie, Łukasz. Dobra, to ja już idę. Damy Adziu, mamy. Dawaj. Załadować sobie już idę. A my mamy 3 razy worki z cementem. 3 razy emulsja gruntująca. Nie wiem, czy ja to wszystko zabiorę na raz. No. To jest problem. A drugi wózek by się przydał? Ma to być coś? Nie ma go, jest u mnie w bazie. W sensie na firmie. No, Jezu, co za... To już se go wziąłem. A co on tam robi, to możecie napisać w komentarzu, a czy możecie zapytać w komentarzu Erwina, co on tam robi. Okej. Okay. Już nie jest, już jest. Zaraz wracam. Dobrze. Iśka, nie rozwalaj się tam. Będzie mi tu hałasować, no. Ci Łukasz idzie zbrojenie? No jedno załadowałem na razie. Jestem w trakcie drugiego. Jeszcze tylko 3. Facebooki i inne takie. Nie wiem, czy mogę jeden na drugi dać. Sekundę. Dobra, jestem. Spoko. Póki zamarł. No chyba tak, nie wiem. Syk. Jestem, wybaczcie. Wybaczamy. No akurat teraz mi się przypomniało, że muszę coś sprawdzić w internetach. Adziu? No jestem, już jestem. O, nie ta kamera. Ups. U mnie może być problem z zabezpieczeniem chyba. Nie da rady. Pek, Wuki, co ty kurwa robisz? Napiłem się dzisiaj taką. A, spoko. Wyjdę się od razu. No i musisz być taki niemiły. No. Pardon. Pardon, pardon, no. Kajneanu, dobra, to ja parkuję to z widlaka już. Możesz zobaczyć, czy można zabezpieczyć? Pewnie. Biegnę, lecę pędzę. Ludzie, teraz ostatnio Łukasz na odcinku nie, bo mówił, wystaje. Że jeśli chce wam mało Constructiona, to zapraszam do mnie na kanał, gdzie macie 3 godziny odcinek. Ten odcinek wpadł dopiero wczoraj.
Musisz ale go jest na górę kanale, powiesić. Jeśli chcecie oglądać 3 godziny konstrukcji na budowę mostu, to zapraszam. A nie dasz rady tego przesunąć jeszcze, tego tu z tej strony, żeby on nie wystawał? Nie. Jak on by... Bo nie mogę teraz, tak? Połóż go na środku. Bo ten ci wystaje trochę, przyjacielu drogi. Nie z tej strony, no. A ten wystaje. To bardzo go tu. O, przyjacielu. Dobra, ładujcie ponownie za sekundę wraz. Łukaszku, ja ci pomogę, czekaj. Jeszcze źle. Dobra, jestem. Jak tam? Ciężko. Ej, nie tego, on mi wziął tego z dołu, co za łoś. Dobra, połóż jeden na drugi. Odwróć i połóż jeden na drugi. Tak połóż jak... to jedno do nas. No to nie głupie. A ty, Łukasz, połóż po prostu jedno na drugie i tyle. Dobra, jak pan. Perfekto, bum, bum. Źle. U Łukasza źle, to górne jest. Zostaje Łukasz. Dobra, ja poprawiam. Wreszcie Łukasz już się nie idzie. Czekaj, minimalnie tylko. Dobra, już. O, no, elegancko. Kuki kierujesz? Dawaj. Ty mnie nawiguj lepiej. Ciekawe, ile można tak maksymalnie do góry załadować. Dałem, że dużo. Trzy warstwy u świadka ładowaliśmy towaru. Ja mam cztery. Nie, masz trzy. Trzy mam? Masz trzy warstwy. Aha, dobra, bo ty masz czwartą. Kręć w prawo. Już tu? Gdzie my to budujemy? Plac budowy 2. Gdzie to jest? To jedz za nami, Łukasz. Nadziu? Jedź prosto. Nie, tu psikałem, bo z granatami. W lewo. Ja jem, jak się w prawo. Ja chcę sobie picia nalać, kurde. Powiedz mi gdzie? Prosto. Jedź dalej tą drogą. Skręć w lewo, jedź na most. O! Dobra, jedź tyłem. Adiu, oddaję ci kierownicę, żeby wyjść na moment. Słyszałem. No. Zaraz wracą chłopaki. Oki. Ale dzisiaj mam oczy, co chwilę ktoś wychodzi, ktoś przychodzi, ktoś pomocuje, ktoś coś chce. Oj, kurde. Nie jest źle. Panie wesoły. Czekaj, wracam. Ale ja ogólnie powiem ci, Łukasz, szczerze, że ja tak podchodzę do nagrywania. Ja nie zamierzam, ojejku, przepraszam, zadzwonił mi telefon, ktoś napisał do mnie... Co się... Misiek, patrz. Ty stary, samochód wjechał między barierki, widzisz? Ten czerwony po lewej teraz. Masz go, czy tylko u mnie? Ty, serio? I co jest lepsze, że odjechał po tych barierkach. On normalnie jechał po barierkach. No, ale dobra, wracając do tematu, ludzie. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że ja nie zamierzam was przepraszać za to, że nie wiem, przysyłam mi wiadomość na Facebooku czy coś. Są normalne, codzienne rzeczy, tak jak teraz. Koleżanka napisała, czy pożyczymy jej grę plaszową. Moja Hela nie wiedziała, która to gra, więc ja cię kręcę, nie pytała. Ty, faktycznie, jak on tam wjechał, z Kubany. Też nie wiem. Słuchajcie, teraz Hela nie wiedziała, która to gra, no to musiałem ją znaleźć, pomóc. Teraz Kuki gdzieś wyszedł. I moim zdaniem to jest spoko, bo to jest granie na luzie, tak? To jest nagrywanie dla was, ale nagrywanie na luzie, a nie spinanie się, tak? I
Nie wiem, jak Łukasz co prawda do tego podchodzi. Tak samo. Jakie on ma tutaj takie swoje podejście do tej sytuacji, ale myślę, że to jest takie naturalne podejście jest najlepsze. A ogólnie Łukasz bym najął pracownika chyba do tamtej pracy, bo tam nie można. Skończył etap. Nie można. Czemu? Na multi się nie da. Na multi się nie da właśnie. Aha. Wróciłem panowie. Muszę sobie ustawić przycisk kuźwa na tym spiku do wyciszania. Wiesz co, ja mam ustawiony ten, na numloku pochylnie. To się wiesz. Serio, tak daleko to jest? No. Skróty klawiszowe, dodaj. Po wciśnięciu klawisza, mikrofon. Wyłączaj. Dobra. No dobrze, okay. Przynajmniej nie trzeba jechać przez tunel tej Jebiaszcza. Ausfahrt. No. Wow. Ale ładnie. To hałas jest zapalniczką. Przepraszam. Zapalniczki z bika. Jak to wygląda, te trzy kopanki na placu budowy? No. Kręć przez pole. Chłopaki, jadę ze zbrojeniem, jeszcze chwila. Ale typ! I będę. Ty prawie! Kuźwa, no oto głupie odrodzenie przytacza. Waran. Odbezpiecz lepiej ładunek. Nie, patrz. Tu. Ale musisz odbezpieczyć, żeby poparkę dosiągnąć, tak? Czemu drog daleko musi być? Ja nie wiem, czy by nie było. Nie, nie wiem, czy by nie było. Nie wiem, czy by nie było bliżej ze składu budowlanego ze wsi. Pewnie bliżej. To jest prawie wieś już. To ja widzę. To nie widzisz? Pachał, jak jest przysypany ziemią tam czwarty. Łukasz? Tak? Gdzie ty jesteś? Zobacz na mapie i powiedz mi, czy daleko jeszcze. Już się zbliżasz powoli, mijasz teraz starta. Tak. Zaraz będziesz. To jest drugie po. Skrzyżowanie w lewo do końca i po lewej stronie. Aha, widzę, a jak tu się wjeżdża, którędy? No, drugie tak. Skrzyżowanie w lewo do końca drogi i po lewej stronie. A, w ten sposób. Nie tak jak ja. Chociaż Kuki no prawie wyszło, co nie? No, chodź, tu. Tam do Kukiego. Gdyby sobie przyłączył to na kamerę zewnętrzną, to myślę, żeby się udało. No chodź tu. Tu Łukasz trzeba to rozładować. Pasem. Pod wyznaczonym miejscu, worki. Później kop w wyznaczonym miejscu, kop w wyznaczonym miejscu. Bardziej odbezpiecz. Tu jeszcze trzeba ten. Rury odpływowe. Sadzonki, śnieguliczki. I darm. Darm to blisko, bo to w tartaku jest chyba. Z szkółki ogrodniczej. Parę z rury odpływowe ze składu budowlanego. To może ja już lecę po rury odpływowe ze składu budowlanego. Wezmę z tą małą. Mała ciężarówka z platformą. Ale to ekstra wygląda, bojk. Ja panowie biorę rury odpływowe ze składu budowlanego. Z was już może wziąć sobie tamtą dar i coś tam jeszcze ze szkółki ogrodniczej. Dobra, to ja jadę do szkółki, ale w sumie czym tam mam jechać, jak nie mam żadnych innych pojazdów? Jak to nie, już masz pusty. A szkółki zdjął już tam zbroję. Ja już śmigam. Śmigam to darmo. Nie idę kopać. Tego nie cierpię, ale okej. Okay. Dzisiaj to w miarę szybko idzie wam powiem. To kopanie. Panie, bo jesteśmy we trzech. Tu. Rury odpływowe teraz. A ile tej darni muszę wziąć? Już ci czytam, co musisz kupić. Dwa razy darni ze szkółki ogrodniczej i dwa razy sadzonka śnieguliczki. A to też ze szkółki wszystko, a nie z tartaku. Tak, ze szkółki. O Jezus, to z powrotem. Chodzi o to, pojechałeś do tartaku? Nie. Ja pojechałem do tartaku. Jestem na składzie budowlanym.
wodą odpływowe. A tartak nie potrzebujemy. Odpływ w basenie musi być. Powiem ci, przydał się. Bez odpływu trochę lipa by była, nie? A tam. Słabe hamulce na tym majnaucie. Wymień klocki albo tarczę. No chyba tak muszę zrobić, powiem, bo... No, ty może masz bębnówki, to może ten... Farga albo ogumienie. Dobra. Syk, elegancko. Pojedziemy na skład. Na plac budowy. Trochę drogi jest do przejechania. Teraz przynajmniej widać, że coś się tam dzieje na tym placu budowania, jak ostatnio, kurde, kopało się, walcowało, czy nie, w sumie walcowało się, a tu nic nie było widać. Dopiero na samym końcu. Czy chcesz kontynuować kopanie? Tak. Wszyscy zamarli? Halo? Co? Bo taka cisza się zrobiła. No dzisiaj jakoś tak cicho siedzimy. Ja jadę już ten z rurami odpływowymi. Sprawa to jest dopiero pod koniec, ale czekaj, lepiej przywieźć to wcześniej niż później. Pogubiłem się trochę, dobra, ale już jest okej. Okay. Jak ja sobie nie kupię nowego fotela, to mnie tak trafi. Ludzie, możecie usłyszeć teraz mój fotel, co nie? Nie wiem, czy było go w sumie słychać. Było. Ale wkurza mnie niemiłosiernie. To wystarczy, że rozładujecie. Macie tam na tym, na ciężarówce. Przecież mnie nie było na placu budowy, przecież wysypywałem ziemię. Ale jakie lagi mam w ogóle dzisiaj? No chyba ty. Tu ostatnio coś się internet pierdzieli. Cyk, dobra. Po co jest potrzebna ta sadzonka śnieguliczki w basenie? Nie wiem, żeby ładnie wyglądało czy coś. Nie wiem, co to jest śnieguliczka. Zobaczysz za chwilę. No. To nie tak miało być. Ale powiem ci, Kuki, że w gridzie łatwiej się driftuje niż tutaj. Nie, to nie są te symulatory, Adziu. Dobra, śnieguliczka jedna załadowana. Kuki tam rozładowuje, widzę. Miota nim jak szatan tam. Już jest ładowany. No i właśnie laga miałem przez to. Ja też teraz, no. No patrz, znowu. Popierdzieloną barierkę przekroczyłem tu. A to do żwirowni. O nie, teraz wykopiecie. Ja jadę do żwirowni. Ja cię to wykopię. Może inaczej, nie wykopię, ale pokopię. Ja zaraz ci pomogę, już prawie jestem gotowy. Co z moją trzecią koparką? Aha, działa już, nie? No ja już kopię tu jedną. Okej. Dobra, ja wyładowywuję.
Ale szczerze, trochę lipa, że właśnie że można w ten sposób zrobić, że kupujesz w wirowni ziemię i ją sprzedajesz. Tak trochę... Słabo no, trochę. No słabo, ale niestety no, jest tak, nie jest dopracowane sprzedawanie, że... Trzeba sobie jakoś radzić. Już jadę. Przynajmniej usiłuję jechać. Dobra, jedziemy. A czy ruje odpływowe już mamy, czy jeszcze nie? Mamy. Tak, są już na placu budowy przywiezione. A one są na wywrotce, więc też możemy po prostu. No sam kapelutek nie wystaje, patrz. W ilu procentach się załącza ten? 50. Ja już jadę, już ci pomogę. Jest i Łukasz. Łukasz ci pomoże, bo ja już nie kopię. Stój, panie, stój! Wol, siedem jako pasażer. Sobie kopcie, a ja będę nadzorował. Typowa polska, będę. Typowa polska budowa. No ktoś musi być szefem, nie? To dawaj kasę. A dziur, bo jak ci się przypomnę. To będzie no, mi PayPala? Nie, dlaczego mi się koparka zbugowała? Dobra, mamy to chyba. A bo Łukasz masz zbugowaną koparkę. Proszę cię bardzo. Miesięczny. Co za ty? Łukasz trochę więcej. Proszę cię bardzo, miesięczna wypłata. No, dzięki. Będzie mało jak w takiej firmie. No cóż. Łukasz dostał 300 więcej, bo jeździł. Że musi się jeszcze za paliwo rozliczyć. Bo to jest za dużo tego paliwa chyba. Mhm. Że te wszystkie auta są na ropę. On też mówił, że ma ten auto w dieslu. A, no to wszystko jasne. Kuki to mi się kuźwa widzi. Nigdy nie widzę. Tak jest, zaraz tam podkopię. Że plecisz. No, dobra, mamy to z głowy chyba. Czy to było ostatnie kopanie? Tak. Na życie pewnie nie. To teraz? Parka 1. Wyspa. Lagi. Kop w wyznaczonym miejscu. A tu ogólnie jest mało do kopania, więc szybko pójść. Ej, to będzie jakiś mega duży ten basen, chyba tak mi się wydaje, nie? Nie to, co ostatnio zaczęliśmy. To nie to, co żeśmy ostatnio u burmistrza robili. Tak.
Nie, żeby coś, ale z twojej strony Adziu jest głębiej niż ta druga strona, wiesz? Teraz. Z tej strony, co wy teraz kupicie, jest głębiej ogólnie niż tamta strona. No, bo tutaj będzie głęboko. Andziu, możesz wycofywać już. A to czemu? To już? No. Ale ja jedną łychę wybrałem. No, nie szkodzi. Okej. Okay. No to jest płytki basen, to jest taki brodzik. Okej, teraz trzeba to rozładować po prostu tylko. Jesteś kuki? Mhm. Powiem ci sporo głębsze. Tuj. Tam jest tak z 1,80 m, a tutaj jest tak sporo. Jak bezpośrednio. Pokaż, jak to jest. Tu jest płytciej, tak? Tak samo, nie, no tu jest głębiej, faktycznie, no. Ale fajne. A tutaj tylko śnieguliczka, nie? Czy darń też? Jedno i drugie. Aha, i rury odprowe, dobra, okej. A rury są na wybrodce. Ej, podnieś mi to łyżkę. No po co? To może wysypać. Tego chciałem to nawet... Chciałbym tam pociąć łyżką. Czujesz jakbym się tak majtnął i ten? Ty, Andziu! To. Ale chyba musisz mi burtę otworzyć, bo tak mi się coś nie chce wylecieć. Rusz się do przodu. Słyszysz? Jakiś problem, no a czemu to nie chce spać? Jedź! Podjedź do przodu. A, dobra. No widzisz? Jedź to mój. Jakbym się tak pomylił po prostu i ten... i wrzucił to do basenu? Wydział budownictwa przyjął projekt o obiektu do użytku. Udało się. Chłopaki, dobra robota. Dzięki, ten projekt wymagał ogromnego nakładu pracy. Bardzo się cieszę, że wszystko poszło zgodnie z planem. Może... pójdziemy popływać. Kilka długości basenu dobrze ci zrobi. Chcesz powiedzieć, że jestem gruby? Nie, wyglądasz świetnie jak na swój wiek. Dobra, spadam już. Uwaga. Do koparki trzeba potem. Potepać. Jestem aż ciekaw, jak to będzie wyglądać. Weź Łukasz koparki, potepaj. No, chyba nie mogę. Ja nie mogę. Dużo mu tam mają. Dwie koparki, dwa żerawie. A, prezent, wybacz to rozkłada. Łukasz? Jedziba, filmy, miasto. Łukasz? Tak, jestem, to jest. No to tak wszystko do filmu. No już właśnie robię to. Tylko twoja koparka przeszkadza. Uwaga, lag. Wow. Ja też chcę zobaczyć. Zostało tam coś, czy nie? Tak. Zostało tam coś? Jakaś no. Ta mała ciężarówka jest tam? Tak. To jest mała ciężarówka i dwie ciężarówki nie było. No to budowaliśmy to, Adziu. Ja? A nie. Wow, to jest cały taki kompleks, tak? Aż sobie zobaczę. Że tego domku z przodu nie budowaliśmy. No, bo to nic nie robi, to jest trochę lipa. Ja mówię, ta gra jest spoko, jest zajebista i w ogóle, ale mogliby zrobić trochę więcej, no w ogóle przez domek sobie mogę trochę przejść. Powinni zrobić taki więcej na przykład, w ogóle, aha, szatnia na dworzec, nie? Bo tam to robiła inna firma. Ale właśnie no, żeby dowozić takie jeszcze różne rzeczy, bo wielu rzeczy jednak brakuje. No ja nie mówię może, żeby, nie wiem, drabinki czy kostki.
kostkę, czy chociaż na przykład nie z czego tu jest zrobiona ten. To nawet ścieżka. Jakbyśmy betonem wylewali, to by było spoko. No, czy nawet przywieźli jakieś, wiesz, nie wiem, kamienie przywozili. Chociażby więcej tutaj można było faktycznie robić, bo tak naprawdę bardzo dużo rzeczy robi się samo, nie wiadomo skąd, tak? No, ale może kiedyś jeszcze nad tym popracują. DLC wychodzą, czyli jednak siedzą nad tą grą, to nie jest tak, że już ją odpuścili. No, dokładnie. Myślę, że z czasem coś będą jeszcze kombinować. Zobaczmy to jeszcze, jak wygląda tylko ten, nasz ciągnik siodłowy. Wsiadaj na rower, wsiadaj. Nie da się. Może ten drugi. No, a nie da się go tepnąć do tego? Roweru? Nie da się. A ten? Musisz go zresetować. Ale nie da się, jak mam go zrobić, bo... Tepę najpierw zresetować. Panelu jak... firma Tabor. Wybierz przyczepy i... Widzisz to? Widzisz to? No chyba zrobiłem. Okay. Aha, czekaj, bo to nie ta przyczepa, dobra, jeszcze raz. Masz Escape, firma Tabor? Tak, 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 tylko ja nie tą przyczepę zrobiłem, wiesz? To jest ta. To ta pomarańczowa. O. No i teraz tutaj to musisz zresetować. Firma Tabor i to jest ciągnik. Kurde, za dużo tego tu już mam. No, okej, okay, jestem w firmie. Ja też. Kuki, gdzie jesteś? Słyszę cię, ale nie wiem gdzie. We firmie. Na górze stoi. O, jest, dobra. Tak więc, moi kani, ja oczywiście wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o moim Facebooku, Instagramie, a także o kanałach chłopaków, a dokładnie o kanale Atka, no i oczywiście o hitboxie Kukiego. Tak więc dzięki za uwagę, był ze mną Abek. Dzięki, na razie, hej. Oraz Kuki. No, pozdrawiam, hejo. Trzymajcie się, hejos.